droga kandydatko na przyszłą księżniczkę. Zapytałaś mnie, co zrobić, żeby nie tracić czasu na głupków, dupków i prostaków. Informuję cię, że odpowiedź nie jest taka banalnie prosta. Ponieważ jakby nie było, większość po tym świecie krąży głupków, dupków i prostaków niż książąt. I dlatego ci książęta są tak bardzo w cenie. Podobnie zresztą ma się rzecz w drugą stronę. Procentowy udział księżniczek wśród niewiast jest też niewielki. Ale dam ci jedną dobrą radę. Jak możliwie szybko zrezygnować z nowo poznanego kandydata na partnera. Najprostszy sposób. Nie licz na to, że on od razu się zachowa jak książę, bo on jeszcze o tym nie wie, jak to jest. Dlatego na początku pokaż mu, jak mógłby się zachować książę. Po prostu zaskocz go. Pójdź na pierwszą randkę z kwiatkiem. Z bukiecikiem. Może być maleńki bukiecik, może być jeden kwiatek. Nie wykosztowuj się zbytnio, gdyż prawdopodobnie trafisz na dupka. Ale możesz faceta zaskoczyć. Bo jeżeli on przyjdzie bez kwiatka, to możesz mu wręczyć ten swój kwiatuszek i wytłumaczyć mu, że ty szukasz takiego cudownego faceta, który będzie dbał nie tylko o ciebie w momencie, kiedy będzie cię kąpał, bo faceci wtedy bardzo dbają, żeby szczególnie dokładnie kobietę domyć, ale że kiedy będzie dbał również o twoją duszę i o twoje samopoczucie, o twój dobry humor i będzie dbał również o to, żebyś ty czuła się romantycznie zaopiekowana. I możesz mu wytłumaczyć tym jednym kwiatuszkiem, kochany, robi w ten sposób dobry uczynek, żebyś nigdy więcej w ten sposób nie postąpił. Szansa około 3%, że trafiłeś na księcia z bajki lub kandydata na takowego i wtedy on zachowa się jak prawdziwy książę z bajki od tego momentu aż do skończenia świata. Jeżeli to jest dupek, prostak lub inny, to by i w tym momencie możesz zakończyć znajomość bez żalu. Zdrowie wszystkich księżniczek.